Witamy Państwa! Dzisiejszy towarzyski mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wspólnie zobaczmy, jak zaprezentują się piłkarze na boisku. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Zagrają ustawieni w systemie 3-5-2. Co możemy powiedzieć o takim ustawieniu? Taki podział pozycji daje sporą elastyczność. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy będzie prowadzenie? Dobra interwencja we własnym polu karnym. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia... Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Z tej pozycji może uderzyć. Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Strata, co zrobi przeciwnik? Darko Jeftić. Pedro Tiba! Dogrywa, nieco za siebie. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. W takich sytuacjach, z takiej odległości nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Wina stanowczo leży po stronie obrońców, którzy dopuścili strzelca tak blisko bramki. Ale mam też wrażenie, że sam bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. Prowadzenie Lecha Poznań. Blisko pole karne, może strzelać. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Dobra okazja. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Jeftić. Gytkier. Wołodymyr Kostewicz. Może stąd strzelać! Gol! Lech Poznań umieszcza piłkę w bramce. Mocne uderzenie z bliska, tak się strzela bramki. Obrońca zupełnie zaskoczony, nie miał możliwości skutecznie zareagować. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Mimo że próbują mu zabrać, cały czas utrzymuje się przy piłce. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Nie ma czasu, musi to wybić. Sporo miejsca na skrzydle. Rogne. Maciej Gajos. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce.
Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Wołodymyr Kostewicz. Jeftić. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Jeftić! Przenieśli grę z własnego pola karnego. Fatalne podanie, no i strata. No widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Trauka. Ale szpech, piłka ląduje w prosu przeciwnika. Wychodzą do kontrataku. Ale szpechowe podanie i strata. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pedro Kiba. Jeftić. Maciej Gajos. Wołodymyr Kostewicz. Maciej Gajos. Znakomicie, będzie szansa. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Kapitalnie się zachował. Posłał piłkę prosto w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał. Pięknie wycelował. Piłka wpadła tuż przy słupku. Bramkarz bezradny. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Strata, co zrobi przeciwnik? Ryzykował, ale pewnie odebrał. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Może teraz ruszyć skrzydłem. Podłączają się inni zawodnicy. Czy będzie dośrodkowywał? Jeftić. Maciej Gajos. Gejtkier. Pierwsza dość jednostronna połowa. Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Zaraz będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Centruje z rogu w pole karne. No i tą główką go nie zaskoczyli. Gejtkier. Pedro Kiba. Jeftić. No, mogą zdeprymować. Z tej pozycji może uderzyć. Nie będzie strzału. Rywale oddalili zagrożenie od bramki. Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rywala. Strzał, ale daleko od bramki. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku.
Maciej Gajos. Lech w ofensywie. Świetnie zblokował. Berg. No, jeśli w drugiej połowie zagra tak, jak grał w pierwszej, to mamy murowanego kandydata na zawodnika meczu. Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Maciej Gajos. Wołodymyr Kostewicz. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Przed nami końcowe 30 minut. Wymieniają piłkę między sobą. Dobra okazja, ale szkoda, miał szansę na trzecią bramkę w tym meczu. Hat-trick to byłoby coś, co można wspominać latami, ale tym razem się nie udało. Czekamy do następnej okazji. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Gitkier. Przeciwnicy przejmują piłkę. No i kolejne jego dobre podanie. Wołodymyr Kostewicz. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Strata w środkowej strefie boiska. Przechwycili przeciwnicy. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Pedro Tiba. Jeftić. Gitkier. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Zbyt głębokie dośrodkowanie. Jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Gitkier. Pedro Tiba. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Dobrze udało się przeciąć to podanie. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Dobrze, do przodu. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Blisko już do bramki. Maciej Gajos. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Berg. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Próbował, ale nie udało się. 81. minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Czy zdecyduje się na wrzutkę? No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Berg. Szansa! Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Oddaje strzał. A! I szkoda tej sytuacji. Zachował spokój, oddał mierzony strzał, ale zabrakło paru centymetrów. Gdyby tylko zamknął oczy i kropnął z całej siły w światło bramki, to z tej odległości bramkarz chyba nie miałby najmniejszych szans. Jeftić. Świetnie minął teraz obronę.
Rozpaczliwa interwencja. Może go to dużo kosztować. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Może spróbować szczęścia. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Sędzia odgwizdał. Koniec meczu.